Hi, dziś kolejny przepis na jedno z moich bardzo ulubionych dań. Jest to domowe pesto w mojej wersji na ostro. Jestem ostra dziewczyna, więc to sobie będę żałować. Takie danie przygotowuję przynajmniej raz w miesiącu, więc co, jedziemy. Moje ulubione orzechy nerkowca, które uprażam na patelni. Pamiętajcie, żeby ich nie przypalić. Do machiny ląduje bazylia. Zerwana ode mnie z ogródka. Myślę, że to będzie taka jedna większa doniczka. A tu, ojej, pietruszka. Chcę wejść do środka. No to masz, babo, placek. Siedzisz w środku. Teraz dwa ząbki czosnku. Wyglądają jak trzy, ale jeden się przełamał. I opcjonalnie, jeżeli nie lubicie, możecie ten krąg pominąć, czyli chili. Pół łyżeczki soli. Nie dosyć, że chili, to jeszcze pieprz. A co? Wpadł nam parmezan. Daję 7 łyżek oliwy. I w końcu nasze uprażone orzechy. No to co? Brum, 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 brum. I już po krzyku. Gdy wszystko ostygnie, wkładam sobie wtedy w tym słoiczku do lodówki i możemy to przechowywać. Ale niestety nie u nas, bo z mężem zdecydowaliśmy się na jeden z naszych ulubionych makaronów z Biedronki i jeden wybraliśmy ze szpinakiem. Makaronu nie przelewałam zimną wodą, tylko do odcedziłam go i do takiego gorącego wsadziłam pesto, które się świetnie wtedy rozpuściło. Teraz sobie zetrę jeszcze odrobinę parmezanu, a tak wygląda to proporcjonalnie. Mój mąż i ja. Powiedzmy, że równowaga w przyrodzie została zachowana. Dobra, uciekam. Trzymajcie się. Hej.